Światło Chrystusa, Bogu niech będą dzięki. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Duchu Święty, zapraszamy Cię na to spotkanie. Przychodź, prowadź nas, oświecaj nasz rozum, byśmy mogli wychwalać Pana Boga, byśmy mogli Cię podziwiać w Twoim pięknie stworzenia. Dziękujemy Ci za gwiazdy, za słońce, za księżyc. Duchu Święty, który oświecasz serca i umysły nasze, dodaj nam ochoty i zdolności, aby to spotkanie było dla nas pożytkiem doczesnym i wiecznym, przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Ale zanim spotkanie, zapraszamy Was na małą wycieczkę. Witajcie, jesteśmy w bardzo pięknym miejscu, w Torniechorze. Przyjechaliśmy tutaj, żeby zobaczyć tą budowlę. Tu latarnia. Ta latarnia ma 45 metrów wysokości. Świeci, tam na samej górze jest wielkie światło, zaraz tam wejdziemy i zobaczymy. Świeci światłem na odległość 37 km. Nie wiem, czy wiecie, ile to jest 37 km. To jest mniej więcej takie światło, które gdybyście chcieli oświetlić drogę z Katowic do Żor na przykład, to tak daleko byłoby to światło widać. Stąd, zobaczcie, czysto okienko już widać całe morze, które jest przed latarnią. Z tej latarni rozciąga się wspaniały widok. Idziemy teraz na samą górę, na sam szczyt, żeby zobaczyć dokładnie ten widok. Zobaczcie teraz, spojrzymy w dół, jak wysoko weszliśmy, bo latarnia to jest miejsce, które znajduje się najwyżej. Bo chodzi o to, żeby wszyscy ją widzieli, żeby światło, tam jest źródło tego światła, na samej górze taka wielka, wielka żarówka, żeby to światło dochodziło daleko, tam zobaczcie na morze, do wszystkich marynarzy, którzy pływają na statkach, żeby oni widzieli, gdzie jest port. Jak do tego portu dotrzeć? Z tej latarni płynie światło na całe morze. Płyną też sygnały ostrzegawcze, które mówią, że na przykład coś na morzu się dzieje, albo że ktoś na morzu potrzebuje pomocy. Do tego właśnie służy latarnia, żeby oświetlać drogę tym, którzy są na morzu. Jeszcze raz spójrzcie sobie na morze, jak daleko, jak wysoko i daleko niesie się światło, które idzie z latarni. Każdy mądry kapitan statku nigdy nie szukał w sobie źródła światła, tylko patrzył, gdzie znajduje się latarnia. Każdy, kto coś prowadzi, chce kogoś prowadzić, to szuka w życiu światła. Tak właśnie robi mądry kapitan. Właśnie wróciliśmy z wycieczki z latarni. Jak Wam się podobało? Było super. Było wysoko, było widać morze i takie dalekie widoki. Wiecie, ja byłam w latarni. Przyznam się szczerze, po raz pierwszy w życiu. Naprawdę? No serio. A jak myślicie, dlaczego latarnia jest taka wysoka? Żeby to światło mogło sięgać dalej, tak myślę. Żeby ją było widać. Żeby ją było widać, żeby ona też chyba tym światłem jakby miała jak największy zasięg i jak najwięcej statków dzięki niej mogło dopłynąć do portu. A kto dla nas może być takim światłem? Myślę, że takim światłem dla nas może być Pan Bóg, ponieważ to On świeci, On dał nam przykazania i mówi, jak mamy żyć. Faktycznie, to On jakby wskazuje nam to, co mamy dobrego czynić w życiu. To, żeby nasza droga była prostsza, rozświetla te mroki, w których jakby tkwimy. No myślę też sobie, że Pan Bóg, szczególnie to jest ważne, kiedy jest nam ciężko, że tak jak na tym, szczególnie latarnia jest ważna, nie? Kiedy jest sztorm, kiedy jest burza, kiedy nic nie widać, to wtedy jest to jedyne prawdziwe światło, które pokazuje, gdzie jest ląd. To myślę sobie, że właśnie w takich chwilach szczególnie Pan Bóg staje się właśnie dla nas takim światłem. Tak, to prawda. Nawet Pan Jezus, kiedy chodził po ziemi, powiedział pewne zdanie o świetle. Nie zapala się też światła i nie stawia pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciło wszystkim, którzy są w domu. Tak niech świeci Wasze światło przed ludźmi,
aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. To dokładnie właśnie jest o tym, nie? Że nie stawia się, nie chowa się światła, nie? Czy latarnia jest dokładnie tym przeciwstawieniem, bo ona właśnie jest tak jak ta tutaj, nie? Że do góry, że jak najwyżej, nie? Że nie masz chować, tylko masz pokazywać jak najwyżej, żeby to światło było widać. Czyli my, mając światło, stajemy też się źródłem takiego światła. Tak można powiedzieć właściwie. To znaczy ja myślałam raczej o tym, że my mamy chodzić z jakimś światłem. A to nie jest tak jak ze Słońcem i Księżycem? Księżyc też nie świeci swoim światłem, tylko odbija te światło, które pochodzi od Słońca. Dobre. Czyli my odbijamy takie światło Pana Boga, Jego dobroć i Jego podobieństwo. Dokładnie. Tak jak latarnia potrzebuje prądu do tego, żeby świecić, to my potrzebujemy Pana Boga, aby to światło wychodziło z nas. Czyli właściwie co? Jak się podłączymy do Pana Boga, jest kabelek, to my też zaświecimy. Dokładnie. On jest takim źródłem naszego zasilania. A my jak myślicie, kto jeszcze może być źródłem takiej... Kto może być taką latarnią w naszym życiu? A latarnią, czyli takim światłem... Takim kimś, kto pokazuje nam drogę do Pana Boga. Ja myślę, że taką pierwszą latarnią są nasi rodzice. To oni przyniesie nas do szkół. Oni zaprowadzili nas do pierwszej komunii, nauczyli nas modlitwy, a modlitwa to przecież rozmowa z Panem Bogiem. To prawda. No, też tak myślę. Chociaż tak patrzę, że dla mnie na przykład takim światłem są przyjaciele. Takie osoby, które... No właśnie, kiedy jest bardzo ciemno, trudno, to oni są, nie? I oni, przez to, że oni świecą, oni są na przykład bliżej Pana Boga niż ja, to mi pokazują, że światło jest, że to, tym światłem jest Pan Bóg. Mhm. A kto może być takim światłem całego Kościoła? Jak myślicie? Myślę, że takim światłem może być papież, ponieważ to on nam pokazuje, co jest dobre, a co nie. Nie, no ale w ogóle na przykład papież, nie? On tak naprawdę pokazuje... Właściwie pokazuje drogę Kościołowi, nie? Nie tylko, że całemu Kościołowi, tak w ogóle, ale tobie, mi, nie? Nam, każdemu z nas. Dba o nas. Tak, dba o nas, właśnie, dba o nas. Czyli jakby jest tą latarnią, która pokazuje, gdzie ten Pan Bóg jest i jak go szukać, jak go znaleźć. Czyli skoro inni są źródłem takiego światła, są takimi latarniami, to my też możemy być dla nich takimi latarniami. No właściwie w tym Słowie Bożym, co Weronika przeczytała, to właściwie jest o tym, nie? Bo tam właściwie jest napisane: tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, żeby widzieli wasze dobre uczynki. To chyba to jest właśnie to, o czym ty mówisz, tak? Tak. Czyli chyba byśmy musieli zrobić coś, żeby o tym pamiętać. Myślę, że o tym, żeby sobie to, o tym przypominać, że, tam, tak. Że też tacy mamy być. Mhm. Ale to co, tacy jak papież? Momentami tak, ponieważ on odświetla nam drogę, a my możemy oświetlać tą drogę naszym przyjaciołom. Mhm. Racja. Myślę, macie jakiś pomysł? Może zbudujmy wspólnie latarnię, która będzie symbolizować nas. Dobrze. Będzie potrzebna nam rolka po ręcznikach papierowych, kilka kolorowych kartek, żeby wyciąć z nich paski, którymi ozdobimy latarnię, oraz kółka, które będą naszym daszkiem oraz światłem. No to powiedz nam, jak to dokładnie mamy robić? Potrzebny nam jest jeszcze klej. Jeżeli jest to dla ciebie za szybko, możesz zawsze zastopować i dołączyć do nas, jak... Będziesz miał gotowe. Bierzemy kolorowy pasek. Bierzemy klej. Każdy bierze w swoim ulubionym kolorze. Tak, żeby jego latarnia była piękna. Czyli nasza będzie różnokolorowa. Tak, ponieważ jesteśmy różni. Mój ulubiony kolor to różowy. A ja wybrałam niebieski. Okay. Dokleicie swoje paski. A to obojętnie w którym miejscu? Tak. Tak jak ci się podoba, ponieważ to będzie nasza wspólna latarnia. To ona będzie zupełnie inna od tych, które są. Tak, będzie wyjątkowa. Może jeszcze jakiś. Pozostało nam dużo miejsca. Ja myślę, że ona niech będzie kolorowa, kolorowa. Okej. To ja tu jeszcze się na dole zmieszczę z tym pomarańczem. Można zawsze jeden na drugi nałożyć. Mhm. Myślę, że jeszcze jeden bądź dwa paski się tutaj u nas zmieszczą. Jak teraz będziemy robić daszek?
Jak w ogóle wygląda taki daszek? Daszek jest szpiczasty, taki lekko okrągły, jak tam widzimy. Mhm. Wycinamy sobie kółeczko z papieru. Możecie odrysować od szklanki bądź kubeczka jakiegoś. Bierzemy nożyczki. Przecinamy mniej więcej do połowy. Jedną stronę delikatnie kleimy klejem. I robimy delikatny stożek, taką czapeczkę. I taką czapeczkę dajemy na górę naszej latarni. Możemy ją podkleić taśmą dwustronną, żeby nie spadała. To ja utnę kawałek. Jak patrzę na taką latarnię zwykłą, to jeszcze muszą tam być jakieś okienka. Tam, czyli te miejsca, gdzie będzie światło było widać, tak? Tak, prawda. Na takie okienko zaraz przygotujemy inne kółko. Daszek już mamy. Trzyma się. Teraz od mniejszego kółeczka odrysowujemy takie żółte kółeczko, które będzie właśnie naszym okienkiem. A czy będzie tylko jedno okienko, czy więcej? Możemy zrobić więcej. To zależy od waszego uznania. Ale światło zwykle te główne światło wydobywa się zwykle przez jedno, te umieszczone na samej górze. To dobrze, zróbmy jedno. Przyklejamy, już mamy okienko, przez które będzie świecić nasze światło. A jak myślicie, czy jak my możemy to nasze światło wydobywać z tej naszej latarni? Wcześniej też przygotowałyśmy taką większą latarnię, więc możecie ją zrobić dowolnie jakiej wielkości, w jakich kolorach chcecie. Można też całą rolkę obkleić bibułą i wtedy będzie ona kolorowa. Ale jest piękna. Ciekawe, czy taka latarnia gdzieś istnieje na świecie, nie? Myślę, że tak, że takie kolory to też bardzo z daleka widać. Dzięki czemu w nas jest takie światło? Co wzmacnia to nasze światło od Pana Boga? Myślę, że to światło od Pana Boga w nas wzmacnia Eucharystia, czyli Komunia Święta, którą przyjmujemy podczas mszy, ponieważ to ona pomaga nam nie popełniać grzechów. Myślę, że też że takim doładowaniem, takim prądem jest też modlitwa. Wtedy, kiedy jakby jesteśmy bardzo blisko Pana Boga, chcemy być bardzo blisko Pana Boga, jakby podłączamy się do Niego i bezpośrednio słuchamy, co On ma nam do powiedzenia. Z tym się wiąże też, myślę sobie, Pismo Święte, Słowo Boże, którym Pan Bóg nam dokładnie mówi, co i jak. Jak to jest? Taka rozmowa jak z przyjacielem po prostu. Albo też rozmowa z drugim człowiekiem o Panu Bogu. Ona też wzmacnia nas to światło, które już jest. Z każdej latarni wychodzi światło, czyli takie promyczki, które kierują statki w dobrą stronę. A jak myślicie, jakie promyczki wychodzą z nas? Myślę, że nasze dobre uczynki. To są nasze promyczki, które kierują innych do Pana Boga i pokazują nam, że możemy być dobrzy. O, to może zapiszmy to na promyczkach i przyklejemy do naszej latarni. Jakieś inne pomysły? Myślę, że kiedy staramy się dawać innym radość, czyli jakby taki rozwiewać te ciemności, rozwiewać te smutki, które są, to wtedy też właśnie jesteśmy takim promykiem, że takim promykiem radości. To bym to chyba nazwała, że bycie radosnym? Bycie radosnym. Mi się wydaje, że to może być też zwykła pomoc drugiemu człowiekowi, wtedy, gdy jest mu trudno. Pomoc. Tak, pomoc. Jakie znacie sposoby pomagania? No na przykład jak w szkole, no to są bardzo zwykłe rzeczy. Czasami ktoś jest chory i trzeba mu na przykład pomóc w lekcjach,
iść nawet do niego, odwiedzić go, sprawdzić, co u niego słychać. Czasami pocieszyć też, jak ktoś płacze albo jest mu smutno. Czy ma jakąś ciężką sytuację, chorobę. Też moim takie... zdaniem możemy być takim promyczkiem też przez odwiedzanie naszych starszych babć i dziadków. Mhm. Ale też może czasami przez zwykłą rozmowę lub spędzanie z kimś czasu. Tak, dawanie czasu innym. Swojego czasu, nie? Bo czasami tak, tego czasu mamy mało, a czasami go spędzamy na przykład tak, że siedzimy przed telewizorem, przed komputerem, a możemy po prostu ten czas dać innym. I to może być też nasze, takie nasze światełko, które damy innemu człowiekowi, czyli swój własny czas. Czasami też mi się wydaje takim światłem może być po prostu powiedzieć komuś drugiemu, nie wiem, co myślicie o Panu Bogu, to nie jest łatwe, ale próbować powiedzieć o Panu Bogu. Czasami się boimy, że ktoś nas wyśmieje, a przecież jako dzieci Boże powinniśmy właśnie rozmawiać o Panu Bogu. Wydaje mi się, że to będzie mieć na pewno duże i dobre efekty. Czasami mi się też tak wydaje, ale to nie wiem, czy się zgodzicie, że na przykład, kiedy dobrze wykonujemy swoje własne obowiązki, to też świecimy. No. Tak, jeszcze tym bardziej, jeśli robimy to z własnej woli, jeśli rodzice nie muszą nam 10 razy o czymś przypominać, tylko sami z siebie postanowimy coś zrobić, żeby im pomóc i ich odciążyć. Myślę, że wtedy rodzice są bardzo radośni i zadowoleni. Ja myślę, że wtedy widzą, że to światło, które oni nam dają, to ono rzeczywiście jest. Myślę sobie, że każdy z Was też ma taki pomysł na to, jak być latarnią, jak być takim promykiem dla innych, jak innym, dla innych świecić. Tak jak Pan Jezus powiedział, tak, niech świeci Wasze światło. Co robić? Więc proponujemy, żebyście tutaj też napisali swoje własne pomysły. My tutaj zostawimy takie wolne promyczki dla Was specjalnie, żebyście wiedzieli, że o Was pamiętamy i tutaj dajemy Wam też takie miejsce na swoje własne pomysły. Super, nasza latarnia w końcu zaświeciła światłem. Patrzcie, jak mamy tego dużo. I to niezwykłym światłem. Światłem Bożym. Myślę, że do kolejnego spotkania moglibyśmy wybrać jeden z takich uczynków, takich promyczków i spełnić go. Sobie myślę nawet, że może wybrać sobie jakąś konkretną osobę, wobec której będziemy taką latarnią. Takim... Wtedy będzie nam łatwiej dokonać to postanowienie. Tak, mamy na to cały dzień, więc myślę, że to nie będzie aż tak trudne, bo przecież bycie radosnym czy pomoc drugiemu człowiekowi to nie jest nic trudnego. Więc proponujemy Ci, żebyś teraz pomyślała, wobec kogo chciałabyś być taką latarnią. Kto by to był? Czy to by była koleżanka, czy mama, czy tata, czy ktoś inny całkiem? Pomyśl teraz przez chwilę i co byś chciała, w jaki sposób zaświecić? Co takiego zrobić, żeby pokazać mu drogę do Pana Boga. My też przez chwilę się na tym zastanowimy. I co, macie już? Wymyśliłyście? Tak, myślę, że pójdę porozmawiać z moją przyjaciółką o Panu Bogu. A ja może odwiedzę babcię. Więc może na koniec tego spotkania podziękujmy Panu Bogu za wspólnie spędzony czas. Dziękujemy Ci, Panie Boże, za to, że mogliśmy się tu gromadzić, za to, że Ty dajesz nam takie światło, którym my możemy świecić dla innych. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Powodzenia. Pozdrawiamy.